Rozważmy sobie teraz troszeczkę inną sytuację, mianowicie powiedzmy, że siedzimy jakoś tak, opieramy się nogą w taki sposób, że nasz but naciska nie na podłogę, tylko na ściany. Siedzimy jakoś tu z nogami ugiętymi, może czy leżymy sobie na podłodze, nogi trzymamy na ścianie. W taki sposób, że na ścianę naciskamy siłą, nazwijmy ją sobie F4, która jest skierowana w taki sposób. I pytamy teraz o to, jaka w tym wypadku będzie siła normalna. A kolejnym tutaj czymś, co często automatycznie jest zakładane, jest to, że siła normalna jest zawsze działa w pionie, natomiast tak nie jest. Siła normalna, dlatego jest nazywana normalną, ona jest zawsze prostopadła do powierzchni, która wywiera tą siłę. Czyli tak jak but stał na podłodze, to ta siła rzeczywiście była do poziomej podłogi, była prostopadła, czyli była pionowa. Natomiast tutaj źródłem tej siły normalnej będzie ta ściana, na którą naciskamy. Wobec tego siła normalna będzie działała w tym kierunku, w kierunku X. Będzie jakaś. O, będzie działać w ten sposób. No i teraz nasze pytanie jest takie, jak tą siłę wyznaczyć? Tutaj oprócz tej siły, z którą my naciskamy na nasz but, działa na niego oczywiście również siła grawitacji, ale ponieważ interesuje nas siła normalna w kierunku x, to rozpiszmy sobie równanie drugą zasadę dynamiki Newtona w kierunku x. Tak? Przyspieszenie w kierunku x to się równa jest równe sumie sił w kierunku właśnie x podzielonej przez masę naszego buta. No i zobaczmy. Jesteśmy w sytuacji takiej, że nasz but w tym kierunku nie przyspiesza. Powiedzmy, może jakoś tam na przykład się poruszać, jakoś się nawet ślizgać tutaj wzdłuż tej ściany. Natomiast to nas nie interesuje. Interesuje nas siła normalna, więc interesuje nas tylko to, co się dzieje w kierunku, wzdłuż kierunku x. Tutaj wpychamy nogę w ścianę, ale nie możemy, ona nie może nawet drgnąć, nie jesteśmy w stanie jej w ścianę wcisnąć i wykonać ruchu w tym kierunku, wobec tego przyspieszenie w tym kierunku jest 0. To jest jedna strona tego równania, a druga strona jest taka, że mamy, załóżmy, że znowu wszystkie wektory o zwrocie w prawo mają wartość dodatnią, a te, które mają zwrot w lewo, będą miały wartość ujemną, taka konwencja. Wobec tego ta nasza siła normalna będzie miała wartość dodatnią. Natomiast tutaj mamy w kierunku x, mamy tylko pewną składową naszej siły F4, tak? No i ona będzie ze znakiem minus. Tutaj, jeśli powiedzmy to nazwiemy kątem φ, to podobnie jak w poprzednim filmie używaliśmy funkcji sinus, to tutaj również, ponieważ to jest przy prostokątna przeciwległa do kąta, to również F4x to będzie wartość siły F4 razy sinus. Ale pozostańmy przy tym oznaczeniu, tego nie będziemy tutaj tak szczegółowo pisać. No i to wszystko, to są jedyne dwie siły działające w tym kierunku. Tutaj działa jeszcze grawitacja, ale jest w kierunku y, więc nas nie interesuje w tym momencie. Wszystko podzielone przez masę. Jak pomnożymy przez masę, to również będziemy mieli, że 0 to jest siła normalna minus, no napiszmy sobie F4 razy sinus kąta fi. I teraz jeśli ten wyraz z minusem przeniesiemy na drugą stronę, ten wyraz z minusem dodamy do obu stron, to dostaniemy, że siła normalna to jest po prostu F4 razy sinus kąta fi. Tak, i rzeczywiście to ma sens. Naciskamy jakąś siłą na ścianę. Ta siła, z którą naciskamy, ma pewną składową tutaj prostopadłą do ściany, taką, że gdyby nie było ściany, to byśmy z przyspieszeniem polecieli w tę stronę. Natomiast ponieważ jest ściana, ona wywiera właśnie za pośrednictwem tych oddziaływań elektromagnetycznych tutaj na styku tych dwóch powierzchni, o tym mówiliśmy w szczegółach, wywiera taką siłę, która nam zapobiega pojawieniu się przyspieszenia w tym kierunku. Gdyby był jakiś wagon w pociągu i to wszystko by jechało z przyspieszeniem, no to wtedy rzeczywiście ta siła byłaby taka, żeby nasza noga, nasz but przyspieszał tym samym przyspieszeniem jak cały wagon, a nie większym czy mniejszym. Tak? Po prostu siła normalna ma to do siebie, że ona zawsze jest taka jak trzeba, taka jaka ma być, żeby zapewnić właściwe przyspieszenie. Im bardziej naciskamy, tym większa jest siła normalna co do wartości. Im mniej naciskamy, tym mniejsza jest. Tak? Bo możemy na przykład tutaj zacząć naciskać jeszcze jakąś większą siłą, dodatkowo jeszcze tutaj F5. Jeszcze zaczęliśmy ręką na przykład naciskać nasz but, oprócz tej siły F4 jeszcze siłą F5. Wiemy, jak to uwzględnić. Tutaj jest, ona jest w kierunku X, ma zwrot w lewo, więc tutaj jest uwzględniona z minusem. Podobnie tutaj. A w efekcie, żeby otrzymać wartość siły normalnej, no to musimy tutaj do obu stron dodać jeszcze to F5, czyli tutaj mamy dodatkowo F5, czyli jeśli mocniej naciskamy, to dostajemy większą siłę normalną. To się wszystko zgadza, dokładnie tak samo jak w
poprzednim filmie, gdzie mówiliśmy o bucie na podłodze. No a co się stanie, jeśli dodamy jeszcze siłę, na przykład F6 w tym kierunku? No z punktu widzenia siły normalnej nic się nie stanie, bo jak widzimy, nawet tutaj ani ta siła, ani cały czas będąca tutaj działająca siła grawitacji nam na wartość siły normalnej w żaden sposób nie wpływa. Tak, jedynie siły działające w tym w kierunku prostopadłym do powierzchni, czyli w tym wypadku w kierunku x, mają jakikolwiek wpływ na wartość siły normalnej. Tak, więc możemy sobie teraz podsumować wszystko. Pierwsza sprawa to jest to, że siła normalna działa wtedy, kiedy dwie powierzchnie są ze sobą w kontakcie, działa zawsze w kierunku prostopadłym do powierzchni styku, stąd też nazwa siła normalna. Jest to siła po prostu reakcji na nacisk wywierany na powierzchnię i absolutnie nie zawsze jest ona równa masie razy przyspieszenie. Czasem jest, ale jest to szczególny przypadek. Nigdy nie można automatycznie zakładać, że wartość siły normalnej wynosi mg. Jest to błąd. Siła normalna po prostu zmienia się zależnie od tego, jakie siły działają na nasze ciało i jest dokładnie taka, jak trzeba. Dokładnie taka, żeby zapobiec przenikaniu przez ściany, przez podłogę. I właśnie dzięki niej, czy też może nie dzięki, tylko przez nią, nie możemy realizować w życiu codziennym takich scenariuszy, jakie widzimy na przykład w filmach o duchach, gdzie jest przenikanie przez ściany i przez podłogę.